Na to, że jest wielki, że ma dużo jaką ma. Szkoda, za się pójdę. Nie, akurat to był 4 to kupiłeś. Kilka razy, że na sobie widać. Wiecie, kogo chciałbym mieć postać? Tego pluszowego misia, który jest tam. Nie, tego tygryska? Nie, tygryska nie. Bo tygrysek mógł warygować tylko dwoma przednimi łapami. Ale na Saturna była taka gra pod tytułem Fighting Vipers, gdzie była postać Kuma-chan. To był misiek, tylko że bal. I był też Panda-chan. Jeśli dobrze pamiętam. I też głupia japońska dziewczynka posiadała te baloniki. No, te baloniki miały to do siebie, że im mniej energii miały, bo można było tam rozwalać elementy stroju przez ruchu. Jak te balony się waliło, to wtedy one się pogodzą z nich sobie powietrze. Siedzimy w środę przed zajęciami, czego na korytarzu, aż nasz przyjdzie ćwiczeniowiec. I zatem tam rozmawiamy na temat Cybernii, no nie? Tam mówimy, że jest Cybernii, tak mniej co 3-4-9 i tak dalej. Po czym jeden budynkowo, który siedział w nas, naszej grupy, pyta: co? 40 zł za bilet na koncert? Tak spojrzeliśmy na niego. O czym ty mówisz? Ja myślałem, że wy juwenalnie rozmawiacie. I teraz jest tak, że jak ktoś mówi coś, że nie wiadomo o co chodzi, to co? 40 zł za koncert? Liber zaproponował, żeby robić wywiad z całym TCT na raz.